Kontynuujemy program Wolne Głosy, a naszym gościem jest poseł Kamil Bortniczuk. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Niegdyś jeszcze przedstawiałem pana posła jako posła Porozumienia. W tej chwili jest to już partia republikańska, ale o wewnętrznych sprawach polskiego parlamentaryzmu porozmawiamy za chwilę. Ważniejsze, wydają się ważniejsze w tej chwili relacje Polska za granicą, to co się dzieje na przykład na osi Warszawa-Tel Awiw, Warszawa-Jerozolima. Panie pośle, jak pan ocenia tą sytuację? Eskalacja, wyraźna eskalacja jest takich posunięć skierowanych przeciw Polsce przez Izrael. Mieliśmy prawie zerwanie, to nie jest jeszcze do końca, ale prawie zerwanie stosunków dyplomatycznych. Kolejne wypowiedzi Jaira Lapida dzisiaj bardzo agresywnie atakujące Polskę i zapowiedzi eskalacji tego procesu. Jak pan sądzi, czym to się skończyć może? No to oczywiście nie w naszych rękach jest przyszłość tego procesu, bo jak pan redaktor zauważył, eskalację zapowiada druga strona. W mojej ocenie to są strachy na lachy. Jestem absolutnie przekonany, że zarówno racja moralna, jak i racja prawna jest tutaj po naszej stronie. I nawet ta pierwsza, wejdę panu w słowo, panie pośle, ta pierwsza w polityce międzynarodowej jest bez znaczenia, o czym przekonuje nas cała praktycznie historia. Ta pierwsza racja. Tak jest, znaczy, bo my tutaj też mamy po pierwsze politykę krajową i mamy politykę względem naszych wyborców, naszych obywateli. I proszę zauważyć, że zwyczajowo skłócony nasz polski parlament w tej sprawie zdaje się mówić jednym głosem. Nawet opozycja, która z założenia szuka zawsze powodów, żeby krytykować rząd, czy żeby się od rządu odróżnić, niespecjalnie ma odwagę w tej sprawie stanąć przeciwko interesom Polski i Polaków, bo Polacy te interesy diagnozują słusznie i słusznie uważają, że żadnego rodzaju odszkodowania za rzekome mienie pozostawione w Polsce organizacjom żydowskim się nie należą najzwyczajniej w świecie. Nawet internet i to ta część nie zawsze przychylna rządowi jest bardzo żywy i pełen memów przedstawiających chociażby, nie wiem, palety cegieł mówiących o tym, że to jest właśnie to mienie, które po II wojnie światowej w Polsce po Żydach pozostało i bardzo chętnie Żydom oddamy je w takiej formie pod warunkiem, że zapłacą za transport. No tu rzeczywiście można dołączyć jeszcze do tego, o czym pan poseł mówił, chociażby wypowiedzi takich osób jak Jan Śpiewak, lewicowy aktywista, potomek Żydów polskich, który również tutaj jednym głosem przemawia w obronie Polski, w obronie tego rozwiązania prawnego. Kolejna kwestia również w zeszłym tygodniu wzbudzała na potężne emocje. Skończyło się wyjściem partii Porozumienie z koalicji rządowej. To jest ustawa medialna, też zwraca się uwagę na konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Jak pan tą sytuację ocenia? No tutaj oczywiście ustawa medialna, która przez jedną z telewizji, która ma, właściciele mają interes w tym, aby tego typu prawo w Polsce nie obowiązywało, albo aby można było je kiwać w sposób absolutnie taki prymitywny, bo to, że mamy ograniczenie w Polsce udziału kapitału spoza Unii Europejskiej w mediach do 49% maksymalnie, no to właściciele amerykańscy stacji TVN doskonale wiedzieli, no, o tym świadczy ich ruch, czyli fakt, że objęli te udziały przez tak zwanego SUPA, czyli spółkę zarejestrowaną tylko dla potrzeb tej transakcji na terenie Unii Europejskiej, konkretnie w Holandii. Gdyby nie byli świadomi tych ograniczeń, to przecież inwestowaliby bezpośrednio, żadnych SUP-ów by nie potrzebowali. W związku z czym dzisiaj ten właściciel i media z nim zaprzyjaźnione kreują zupełnie nieprawdziwy obraz sytuacji. Absolutnie nieprawdą jest, że rząd chce jakiekolwiek medium zamykać. My musimy najzwyczajniej w świecie respektować prawa, które sami stworzyliśmy w Polsce. Przypomnę, że bodajże od 92 roku, także od poprzedniego wieku istnieje w Polsce przepis, który ogranicza koncentrację zagranicznego kapitału w mediach. Ten przepis został nieco złagodzony na potrzeby przede wszystkim
akcesji do Unii Europejskiej i te ograniczenia w stosunku do krajów Unii Europejskiej zgodnie z zasadą swobodnego przepływu zostały zdjęte. Natomiast w przypadku pozostałych z 25% podniesiono możliwy udział do bodajże 49%, ale te ograniczenia w sposób oczywisty obowiązują i to jest kwestia, czy my poważnie podchodzimy do prawa, które w Polsce obowiązuje, czy przymykamy oko na to, że jakiś właściciel obejmuje w Polsce media takim prymitywną metodą nasupa. W tym przypadku mówimy o Amerykanach, ale dlaczego zakładamy, że nasupa mediów w Polsce nie miałby objąć jakiś rosyjski oligarcha, ktoś z krajów arabskich? No, prezes Kaczyński wskazywał na narkobiznes, to niektórzy wyśmiewali, a niby dlaczego nie? Dlaczego ludzie, którzy posiadają pieniądze z innych krajów, z innych kontynentów, nie mieliby w taki sam sposób jak Amerykanie przejmować w Polsce mediów i wpływać na opinię publiczną? Panie pośle, ostatnia kwestia. Jak pan prognozuje dalsze losy ludzi, którzy byli kiedyś w jednej partii, w Porozumieniu? Krótko mówiąc, jakie będą dalsze losy Porozumienia po wyjściu już z Zjednoczonej Prawicy? Jakie będą plany Partii Republikańskiej? Losy Porozumienia, można powiedzieć, to na dzisiaj nie jest mój interes. Ja, jak się okazuje, miałem rację, mówiąc od wielu miesięcy, że rzeczywiste poparcie dla pomysłów Jarosława Gowina polegających na opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy jest minimalne w gronie posłów Porozumienia. To jest dosłownie kilka szabel i to się w 100% sprawdziło. Natomiast absolutnie interesuje mnie to, co się będzie się działo z Partią Republikańską. Dzięki nam można powiedzieć, że projekt Zjednoczonej Prawicy trwa. Wyjście Jarosława Gowina z kilkoma posłami nic w tym zakresie nie zmienia. I będziemy starali się zastępować Porozumienie jako Partia Republikańska po to, aby Zjednoczona Prawica była rzeczywiście zjednoczona, bo ja uważam, że tym ruchem, czyli dymisją Jarosława Gowina, Zjednoczona Prawica w Polsce de facto odzyskała większość parlamentarną, a nie ją utrzymała, bo z Jarosławem Gowinem ta większość była, ale tylko i wyłącznie do administrowania krajem, które prowadziłoby do niechybnej porażki wyborczej w roku 2023, a my potrzebujemy większości parlamentarnej do odważnych reform, do rządzenia, nie do administrowania. I tę większość tym ruchem w mojej ocenie odzyskaliśmy. Czy jakieś przewidywane są poszerzenia tej większości? Czy do Partii Republikańskiej przystąpią jacyś kolejni politycy, kolejni być może posłowie? To czas pokaże. My jesteśmy absolutnie otwarci na współpracę ze wszystkimi parlamentarzystami, którzy podzielają nasz sposób patrzenia na świat, czyli prezentują konserwatyzm światopoglądowy, nieco bardziej liberalne podejście do gospodarki, ale też nie ultraliberalne, z akceptacją tego, że po pierwsze kapitał ma pochodzenie, po drugie ingerencja państwa usprawnia pewne procesy gospodarcze, a nie tak jak twierdzą ultraliberałowie, zawsze je blokuje, hamuje, czy rozwój gospodarczy utrudnia. Na współpracę z takimi parlamentarzystami jesteśmy otwarci, zawsze bardzo chętnie będziemy z nimi rozmawiać i również za państwa pośrednictwem, ale nie ukrywamy, że robimy to także w formie dwustronnych, czy więcej niż dwustronnych rozmów. Takie zaproszenie do osób podzielających nasz światopogląd wysyłam. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był poseł Kamil Bortniczuk z Partii Republikańskiej. Dziękuję, panie pośle, kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo i miłego dnia. A w telewizji Republika już za chwilę Michał Trześniewski i jego program Wolne Głosy Zagranica. Ja nazywam się Marcin Bąk i mówię państwu do zobaczenia.